Kto rządzi internetem? To jest bardzo ciężkie i trudne pytanie wbrew pozorom. Na pewno swoją część wkładają ogromne korporacje, które udostępniają nam przestrzeń dyskową, z tego względu, że przecież później jako policja czy organy ścigania musimy się zwracać do tych korporacji w sprawie chociażby różnego rodzaju ustaleń. Po części swój grosz na pewno dokładają sami użytkownicy, którzy tworzą strony internetowe, tworzą różnego rodzaju publikacje w sieci, które są później rozprzestrzeniane i autoryzowane bądź nie i rozchodzą się coraz szerzej po całym kraju. No oczywiście organizacje rządowe próbują sprawować nie tyle kontrolę, co dbać o bezpieczeństwo zwykłego użytkownika w sieci. Niemniej jednak sam proces, sam rozwój technologiczny, same zmiany, które nachodzą bardzo szybko, powodują duże problemy wśród organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z tym związanych. Więc tak naprawdę odpowiedź na pytanie, kto rządzi internetem, sądzę, że rządzą po trochu wszyscy, zarówno poszczególne rządy, zarówno poszczególne organizacje, jak i też sami użytkownicy, którzy bardzo często stykają się z różnymi problemami w dostępie, w treściach, które tam napotykają.